Witam pana profesora serdecznie. Przede wszystkim chciałem przedstawić słuchaczom, że z kim mamy do czynienia. Pan profesor Sebastian Gałecki, z wykształcenia filozof i jakby rzadko się to zdarza, ale wyłącznie filozof. Jak to wygląda? Tak, to znaczy nie wiem, czy rzadko się zdarza tak naprawdę. U nas w Częstochowie to jest wyjątkowe. Wydaje mi się, że takim czystym filozofem jestem ja, profesor Sajdek, nie wiem, czy ktoś jeszcze. Natomiast duża część pracowników u nas akurat ma różne wykształcenie. Albo ścisłe, jak profesor Woźniczka, jak doktor Marek Perek, albo, czy chyba profesor Wójcik również, profesor Wiśniewski z kolei jest z pierwszego wykształcenia prawnikiem, tak jest. Michał Kłuciennik z pierwszego wykształcenia jest teologiem. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda w skali kraju. Natomiast jest oczywiście częste, bym powiedział, że pewnie pod połowę procent osób, które mają wykształcenie filozoficzne, to myślę, że właśnie gdzieś do połowy ma również jakieś inne wykształcenie. No właśnie ja też zwróciłem uwagę na to, że w sumie jakby nie miałem wcześniej styczności z filozofią, dopiero u nas na studiach zacząłem, że tak powiem. Oczywiście wiadomo, filozofowanie to jest inna sprawa, już jakby od małego pytałem dlaczego, ale chodzi mi głównie o to, że zauważyłem właśnie, że u nas była tendencja taka, że nawet doktor Marek Perek zwrócił uwagę, że najlepiej iść na filozofię po drugim jakby kierunku, już po ukończonym kierunku. A tutaj usłyszałem, że profesor ma zamiłowanie od samego początku, kierował się na filozofię i tylko filozofia i takie z pasji, z powołania wręcz. To być może to nie odmawiałbym Markowi Perkowi, że on nie z pasji poszedł, natomiast u mnie to była jakby od samego początku świadoma decyzja. Ja nie szukałem, nie kombinowałem. Od początku, oczywiście będąc w liceum, miałem wiele różnych zainteresowań, do tej pory mam różne zainteresowania. Będąc w liceum myślałem o studiach architektonicznych, to trochę z powodów rodzinnych, i o studiach prawniczych, ale ostatecznie, trochę może przez przypadek, ale trafiłem na filozofię i uważam, że to była bardzo dobra decyzja albo bardzo dobry przypadek, bo wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie w tej dziedzinie radzę. Natomiast czy dobrym pomysłem jest pójście na filozofię jako drugi kierunek studiów? Myślę, że tak, ale osobiście jestem przekonany, że jeżeli chce się robić karierę naukowca w obszarze filozofii, to myślę, że lepiej jest się skupić tylko i wyłącznie na filozofii. Takie mam wrażenie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że filozofia jest pewną metanauką, czy metadyscypliną, która pracuje też na innych dyscyplinach, korzysta z wyników innych dyscyplin, ale ja nie muszę być lekarzem, albo nie muszę mieć doktoratu z genetyki, żeby prowadzić filozoficzną analizę z zakresu bioetyki, czy z zakresu, no właśnie, antropologii na przykład. Etyka medyczna, to oczywiście, sprawy, tak. Oczywiście, tak. Jasne, że muszę być kompetentny, ale ta kompetencja nie musi być na poziomie ukończonych studiów wyższych, tak sądzę. No jednak ta wiedza ścisła tam no nie jest, w sensie nie jest niezbędna etykowi znajomość, powiedzmy, jak się nazywa po łacinie, nie wiem, kość udowa, tak? To mam na myśli. Znaczy oczywiście uważam, że dobry bioetyk musi znać medycynę na pewnym poziomie, ale to nie jest ten poziom znajomości wiedzy, który daje, czy który jest wymagany na studiach wyższych, medycyny na przykład. Nie? Więc no z mojego punktu widzenia studiowanie dwóch kierunków po to, żeby być filozofem w znaczeniu filozofem akademickim, z mojego punktu widzenia, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, z mojego punktu widzenia jest trochę stratą czasu. Dlatego, że ten czas, który można poświecić na studia, pięcioletnie powiedzmy studia z fizyki, czy z chemii, czy z prawa, spokojnie można poświecić na naukę samemu, czy tak jak ja to robiłem, ponieważ kończyłem studia w Krakowie. Kraków jest świetnym miejscem przede wszystkim z tego powodu, że tam jest bardzo wiele uczelni,
i bardzo wiele kierunków. Więc ja co prawda skończyłem tylko i wyłącznie magisterskie studia z filozofii, ale chodziłem jako wolny słuchacz na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako wolny słuchacz na jakieś tam przedmioty teologiczne, na prawo. Tak więc tutaj nie było żadnego problemu z tym, żeby nawet niektóre przedmioty zaliczać jako przedmioty do wyboru. Nie bez przyczyny bardzo często się zdarza, że właśnie filozofowie są osobami o wielu zainteresowaniach. A tutaj też w sumie możemy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę ta akademicka wiedza, którą zbieramy, gromadzimy, tak, i uczymy się, to tak naprawdę ona jest po prostu usystematyzowana. A i nie ma sytuacji, w której jakiejś wiedzy, no może poza takimi sytuacjami jak psychologia, w której na przykład testy są jakoś w pewien sposób ograniczone do osób, które już mają, pracują na przykład na uczelni, to testów jakichś klinicznych nie mogą otrzymać, nie wiem, osoby bez wykształcenia. Natomiast bez tak zwanego przysłowiowego papierka jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę do pewnego poziomu, jakby z każdego przedmiotu, tylko pytanie też o samo zaparcie. Tak? Jasne. Tutaj oczywiście całkowicie się z panem zgadzam. W dzisiejszych czasach to już w ogóle nie stanowi żadnego problemu zdobycie pewnej wiedzy. Nie? I oczywiście od takiej najbardziej podstawowej wiedzy, jaką dostarcza internet, tak, oczywiście może pomijmy Wikipedię, która czasami mimo wszystko jest też dobrym źródłem takiej początkowej wiedzy. Żeby wejść w jakiś temat, to dlaczego nie Wikipedia? Chociaż tutaj polecam. Chociaż polska Wikipedia jest dosyć wysoko oceniana, ale z całą pewnością też anglojęzyczna, polskojęzyczna Wikipedia to są dobre źródła w wielu obszarach, nie we wszystkim, ale w wielu obszarach, żeby zorientować się, gdzie szukać dalej. No ale oczywiście na YouTubie znajdziemy również wiele bardzo ciekawych rzeczy. Niektóre na poziomie ściśle akademickim, nie? No, wykłady, których ja słucham, czy które pewnie Państwo też słuchacie, skoro zainteresowaliście się tym podcastem, to pewnie też innych rzeczy słuchacie, to często są wykłady, debaty, warsztaty na poziomie całkowicie akademickim. A jednocześnie bardzo często mają taki aspekt popularno-naukowy, który pozwala też wejść komuś, kto nie ma takiej dobrej jeszcze wypracowanej wiedzy w danej obszarze. Aż po kwestie publikacji. Znaczy większość publikacji, nie będę podawał adresu internetowego, ale łatwo Państwo możecie znaleźć. Okay. Są strony internetowe, na których można, z których można ściągnąć, czy przy pomocy których można ściągnąć artykuły nawet płatne w najlepszych czasopismach zagranicznych naukowych. Więc to też nie jest tak, jak jeszcze dawniej było, pewnie przed wojną, gdzie głównym źródłem wiedzy były biblioteki, skrypty wykładowców, wykładowcy, i poza tym było ciężko się dostać. Nie? Dzisiaj nawet nie mając dostępu do dobrej biblioteki naukowej, no bo na Zachodzie na przykład te biblioteki są płatne, ogromną część tych tekstów można po prostu znaleźć w internecie. Nie? No więc tak. Można po prostu na zasadzie pewnego samokształcenia, dokładnie tak jak bym powiedział, do pewnego poziomu się dokształcić, a zawsze jeżeli mam wrażenie, że żeby napisać jakiś artykuł czy przygotować jakiś wykład, mam poczucie, że brakuje mi tej wiedzy, to zawsze wiem, do kogo się zgłosić z moich kolegów w Polsce, za granicą, którzy mi wytłumaczą, tak, albo którzy mnie skierują w pewne miejsca. Więc wydaje mi się, że filozofia obudowana czy podbudowana taką wiedzą zdobywaną samodzielnie całkiem spokojnie może się dzisiaj też obronić. To prawda. Ja tutaj tylko zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Jedną to jest też kwestia autorytetu i jednak tego papierka, który, no, czy tytułu, który jednak, no, znaczy coś, jakiś poziom wiedzy. Jeśli mogę się wtrącić, chyba coraz mniej. Tak, mam wrażenie, że coraz mniej, że ten autorytet instytucjonalny, o którym pan mówi, znaczy coraz mniej. Wydaje mi się, że ostatnie dwa lata pandemii, w
których jakby, która zaczynała się, tak jak ja to interpretuję, zaczynała się wysypem różnorakich autorytetów, tak, szczególnie medycznych. Po 2 latach większość tych autorytetów, mojej opinii, jest, jeżeli straciła, nie skompromitowana, to mocno straciła w oczach. Tak samo zresztą jak uniwersytety, jak naukowcy, jak tak zwani eksperci. Nie? Więc wydaje się, że dzisiaj też dzięki, po części dzięki większej dostępności do wiedzy, lepszej lub gorszej, ale większej dostępności do wiedzy, ludzie, wydaje mi się, że szukają raczej autorytetów bardziej po tym, co te osoby mówią, jak to się ma do, prawda, rzeczywistości, niż po tym, ile literek mają przed nazwiskiem. Jednak chodzi mi o to, że tutaj pewien, jakby to ująć, to, że skończyło się pewną uczelnię, pewien kierunek, jest już jakimś wyznacznikiem, co prawda no, coraz mniej to znaczy cokolwiek, ale jest jakimś wyznacznikiem poziomu wiedzy, który dana osoba posiada. Powinna posiadać. No to też różnie bywa, ale chodzi mi o to, że są takie samozwańcze autorytety w internecie, które no jednak posiadają ten autorytet w dziedzinie, w której powiedzmy w nauce, no nie wiem, czy można nazwać, że zbłądziły, ale mają bardzo kontrowersyjne poglądy na dany temat. Przykład medycyny i Jerzego Zięby. Ja nie będę oceniał, natomiast zwracam uwagę na to, że jest to osoba po Akademii Górniczo-Hutniczej i nie ma wykształcenia medycznego, jednak odnalazł się, że tak powiem, znalazł swoją niszę osób, które jakby wierzą w jego autorytet i jego wiedzę. Ja bym odróżnił dwie rzeczy. To znaczy odróżniłbym kontrowersyjność od naukowości. Moim zdaniem, szczególnie w obszarze filozofii, najbardziej wartościowa nauka, czy najbardziej wartościowe teorie, to są teorie kontrowersyjne. Jeżeli mówimy tylko te rzeczy, które wszyscy mówią, no to chyba trochę szkoda śliny, żeby powtarzać to, co mówią inni. Więc sama kontrowersyjność moim zdaniem nie powinna być zarzutem, natomiast zarzutem powinien być brak kompetencji. I to jest jakby całkowicie prawdziwe i całkowicie się z panem zgadzam. Natomiast wracamy trochę do korzeni filozofii. To znaczy, jaki instytucjonalny autorytet miał Sokrates, jaki instytucjonalny autorytet miał Platon, jaki instytucjonalny autorytet miał Pitagoras? Żadnego. Platon założył swoją szkołę. Tak własną. Jest. No więc nie można wykluczyć tego, że pan Jerzy Zięba również założy kiedyś swoją własną szkołę. Dzisiaj jest to trudniej zrobić, dlatego że mamy tak wysoki próg biurokracji, że to może mu uniemożliwić. Natomiast autorytet Platona do dzisiaj wysoko stojący, czy autorytet Sokratesa, czy autorytet wielu, wielu starożytnych filozofów, myślicieli, nie brał się z tego, kim byli, jakie papierki mieli, jakie szkoły skończyli, tylko z tego, po pierwsze, co mówili, a po drugie, ilu mądrych ludzi za nimi poszło, tak? Po to, żeby ponieść ich ideę, bo takich Platonów i Sokratesów w starożytności było setki, jeśli nie tysiące, a znamy tylko kilkunastu, kilkudziesięciu z nich. I to być może wcale nie byli ludzie najinteligentniejsi, najlepiej oczytani, natomiast to byli ludzie, których teorie, których idee najbardziej trafiły do ludzi. Być może też w dużym stopniu najbardziej się potwierdziły, a przynajmniej najmniej sfalsyfikowały. Więc też zastanawiam się, przepraszam, że się wtrącę, zastanawiam się nad jakby sensownością akademickiego uczenia się w takim wypadku filozofii, skoro Sokrates nie miał profesury, a tak jest znany do dzisiaj ze swoich poglądów. Całkiem niedawno kilka lat temu zorientowałem się, że jeden z moich takich mistrzów filozoficznych, amerykański, chociaż o szkockich korzeniach, filozof, etyk, bardzo wpływowy współcześnie, Alasdair MacIntyre, nie ma nawet doktoratu. Jest profesorem emerytowanym obecnie na Notre Dame. Jednym, tak jak mówię, z 5 najbardziej wpływowych dzisiaj etyków. Dlaczego? Dlatego, że jego książki się po prostu bronią. Czy wykształcenie akademickie jest potrzebne, czy jest niepotrzebne? Znowu, na dwoje babka wróżyła. To znaczy, akurat rozmawiamy w obszarze filozofii, który jest bardzo specyficznym obszarem.
Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że filozofia jako taka nie daje żadnego konkretnego zawodu. Tak, pan jak skończy studia wyższe filozoficzne, czy licencjat, czy magisterium, idąc do jakiejkolwiek pracy i mówiąc, że jest magistrem filozofii, bardziej wzbudzi zaciekawienie niż jakby rozstrzygnie to, czy pana zatrudnić, czy nie zatrudnić. Tak? To prawda. Więc to jest właśnie no, wykształcenie filozoficzne, zresztą potem jak politologiczne, jak wiele, wiele innych, tak, z mojego punktu widzenia czysto akademickich kierunków, tak jak matematyka, ona nie daje zawodu bezpośredniego, nie daje takich twardych umiejętności, natomiast daje pewne zdolności, umiejętności, wiedzę, która pozwala poruszać się w całej współczesnym świecie. Tak? Dobry matematyk znajdzie pracę wszędzie. Dobry historyk, moim zdaniem, znajdzie pracę wszędzie i dobry filozof również znajdzie pracę wszędzie. Więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby znaleźć dobrą pracę, to mimo wszystko nie radziłbym, żeby pójść na studia filozoficzne. Nie dlatego, że się nie znajdzie pracy, bo tak jak mówię, nie znam dokładnych statystyk, ale z tego co wiem, to wśród absolwentów filozofii bezrobocie jest bardzo niskie. Ale to nie są studia po to, żeby znaleźć pracę. Moim zdaniem, myślę, że pan to potwierdzi dokładnie. Po to, żeby rozwijać siebie jako człowieka, jako zwierzę rozumne, żeby znaleźć trochę odpowiedzi na swoje własne pytania, żeby dobrze poruszać się w tym świecie. Nie? Więc jeżeli... Być może to jest jeden z powodów, dla których w Polsce, bo na szczęście nie na całym świecie, ale w Polsce kształcenie, edukacja filozoficzna na poziomie studiów wyższych przeżywa pewien kryzys. No bo ludzie dzisiaj też oczywiście w kontekście obecnie trwającej wojny, wcześniej trwającej pandemii, stóp kredytów idących w górę, inflacji i tak dalej, szukają bezpiecznego kawałka chleba. Po filozofii być może takiego kawałka chleba się nie znajdzie, więc ludzie myślący bardziej pragmatycznie no, szukają takiego zawodu, który wydaje się, że daje twardszą podstawę, żeby później ubiegać się o jakąś dobrze płatną pracę. Przecież wcale tak nie musi być, nie? Natomiast nie. Tym ludziom tak się wydaje. Natomiast jeżeli ktoś ma w sobie, no użyję tego słowa, trochę szaleństwa, żeby poświęcić najlepsze lata swojego życia, 3 lata, 5 lat swojego życia, po to, żeby zmierzyć się z pytaniami, które ludzkość sobie stawia od 5000 lat, powiedzmy. Nie ma odpowiedzi do tej pory. Tak jest i być może to też jest dobre, bo być może to właśnie ten człowiek znajdzie odpowiedź na to pytanie, albo przynajmniej kolejną odpowiedź na to pytanie. Jeżeli ktoś ma w sobie taką odrobinę szaleństwa, żeby poświęcić kilka lat swojego życia czemuś trochę, no można powiedzieć, bezinteresownemu, tak? Bo tak jest trochę definiowana filozofia jako bezinteresowne poszukiwanie prawdy, no to warto. To z całą pewnością warto, ale oczywiście też warto jest znaleźć nie pierwszą z brzegu uczelnię, która oferuje studia filozoficzne, tylko poszukać uczelni, na którą po pierwsze jesteśmy w stanie studiować, tak? Czyli stać nas na to, żeby na przykład się przeprowadzić, bo też nie każdego na to stać. A po drugie zobaczyć, kto tam pracuje, jakimi tematami dany wydział czy dany kierunek się zajmuje, bo filozofia filozofii nierówna. Więc tak bym odpowiedział trochę na pańskie pytanie. Z jednej strony studia akademickie z filozofii są niepotrzebne, ale z drugiej strony filozofia zawsze ceniła to, co jest niepotrzebne w znaczeniu nieprzekładalne na jakieś wartości finansowe na przykład. Nie? Więc jeżeli ktoś z Państwa, kto nas słucha, myśli nad studiami filozoficznymi, a nie wiem, z jakiegoś powodu nie jest w stanie poświęcić tych kilkunastu godzin tygodniowo na dojeżdżanie, na chodzenie na wykłady, to przynajmniej to warto jest skorzystać z tego wszystkiego, co jest w internecie, warto jest sięgnąć po książki, warto jest się skontaktować z kimś, kto się zna. Ja poczytuję sobie to za wielki zaszczyt, że w każdym semestrze do mnie piszą 2, 3, 4 osoby
o których istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Ktoś po prostu gdzieś znalazł mnie w internecie, albo jakiś mój wykład w internecie, albo przeczytał jakiś artykuł i pisze do mnie, bo ja staram się, żeby moje maile były jakoś tam dostępne, adresy mailowe były jakoś dostępne w internecie i pisze do mnie z jakimś pytaniem filozoficznym albo z pytaniem o jakąś lekturę. To większość moich kolegów i koleżanek, filozofów, na pewno Państwu nie odmówią takiej przysługi, tak? Nie. Na pewno możecie napisać z jakimś problemem, zapytać, jaką lekturę polecają, jakiego nazwiska poszukać. I to też jest coś dobrego, przynajmniej na początek. A może zdarzy się tak, że za rok, za dwa lata, albo za 20 lat, bo i takich studentów mamy u siebie w Częstochowie, osoby w wieku waszych dziadków, którzy są naszymi studentami i to są bardzo dobrze studenci. Już mają doświadczenie życiowe, od których myślę, że też pan Szymon i jego koledzy studenci się wiele uczą, ale także my jako wykładowcy się wiele możemy nauczyć. Więc filozofia pod tym względem jest bardzo uniwersalna, ale też bardzo plastyczna. Jeżeli kogoś z Państwa stać czasowo, finansowo, no i właśnie tak jak mówię, trochę z takim trochę zatkanie sobie uszu na mądre rady wszystkich dorosłych, którzy mówią, że gdzie tam jeszcze działa filozofię, idź na medycynę, tam na pewno będziesz dużo zarabiał i będziesz jeździł na Bahamy na wakacje. I przy okazji 24 godziny w szpitalu będziesz robił. Tak jest. Warto tak wspomnieć, jest, że wszystko ma swoje plusy oczywiście, i minusy. Oczywiście, oczywiście. Więc jeżeli kogoś stać na to, żeby podjąć studia filozoficzne, to szczerze do tego zachęcam. Myślę, że pan Szymon również. Ja namawiam ty czysto ze względu na atmosferę, która tu jest. O, to o tym kontakt, też może porozmawiamy. Kontakt z prowadzącymi, możliwość właśnie, tak jak na przykład my tutaj, podyskutowania na różnego rodzaju tematy, czy też jakby cała atmosfera tutaj jest taka, no, niecodzienna, bym powiedział. Jest czuć ten element takiego takiej refleksji. I zastanawiam się, czy na wszystkich uczelniach tak jest, bo panie profesorze, magistra i doktorat pisał pan i bronił na Uniwersytecie Papieskim, prawda? I habilitację również. Habilitację również tam robiłem. Kraków też jest bardzo specyficznym miejscem. Znaczy Częstochowa, ja tutaj pracuję od chyba 6 lat, tak mi się wydaje. Urodziłem się i chodziłem do liceum jeszcze w Częstochowie. Później wyjechałem na studia i pracowałem w Krakowie. I wróciłem po 13 latach znów do Częstochowy. Częstochowa jest oczywiście specyficznym miejscem. Ja też nie znam jakiejś tam dużej części kierunków filozoficznych w Polsce, ale studia filozoficzne w większości miejsc, które znam. No, znam w Krakowie aż na 4 uczelniach można studiować filozofię, na 4 uczelniach można robić doktorat z filozofii, więc tam znam to środowisko krakowskie dużo lepiej i wszędzie jest jednak tak, że studia filozoficzne są inne niż takie bardziej przyziemne kierunki studiów. Natomiast no, z całą pewnością Częstochowa ze względu trochę na coś, co my nazywamy nie negatywnie, ale wydaje się nam jako środowisku, że to jest dosyć adekwatne określenie, prowincjonalną filozofią, tak, filozofią na prowincji, to daje pewien skutek w postaci też takiej większej, jakby to powiedzieć, różnorodności. To jest też bardzo ciekawe, że ja kończyłem studia w Krakowie, doktor Mariusz Rzeźniewowski również w Krakowie, profesor Wójcik z tego co wiem też w Krakowie, ale mamy profesor Sajdek z kolei ona w Lublinie, profesor Wiśniewski w Toruniu, Maciej Woźniczka, Ryszard Miszczyński w Łodzi, Marek Perek chyba też w Łodzi, więc to jest takie dosyć no właśnie zróżnicowane środowisko i to filozofia zawsze dobrze się miała w miejscach niejednorodnych. Bo tam, gdzie jest niejednorodność, tam jest więcej pytań, tam jest więcej wątpliwości. Bo w środowisku, które jest jednorodne, pewne rzeczy są po prostu oczywiste. Są oczywiste, bo zawsze, wszędzie... Tworzą się takie dogmaty. Tak jest. Natomiast jeżeli przyjeżdżają ludzie z różnych miejsc świata, przyjeżdżają ludzie mający różne
doświadczenia, przyjeżdżają ludzie kończący różne studia, no to tych punktów sporu, tych punktów nieoczywistych jest znacznie więcej. Odnośnie prowincjonalności Częstochowy, to jest właśnie, to prawdopodobnie jest ze względu na ilość mieszkańców i tutaj jest właśnie taki żarcik, że na etapie, znaczy w czasie, w którym pielgrzymki się pojawiają, wielkość miasta zwiększa, jakby liczba, populacja zwiększa się dwukrotnie. A w tym też, tak, tak, ale też w tym nie ma nic dziwnego, dlatego że Kraków również w okresie roku akademickiego zwiększa, podwaja swoją populację. To myślę, że we wszystkich studenckich tak miastach jest. Tak jest. Tak Wrocław, jest. Warszawa też. Myślę, że Warszawa niekoniecznie, dlatego że Warszawa nie jest, no oczywiście jest też miastem akademickim, ale tam jest też mnóstwo urzędów. Dużo osób tam zostaje też, żeby pracować, korporacje. Natomiast Kraków mimo wszystko jest takim no, małym miasteczkiem, które ma ogromne tradycje naukowe i ludzie tam ściągają przede wszystkim po to, żeby studiować. Duża część z nich też wraca, no tak jak ja wróciłem po wielu latach do Częstochowy. Duża część rzeczywiście też zostaje w Krakowie, ale też część wyjeżdża. Natomiast wydaje mi się, że na tą, no właśnie, w cudzysłowiu, ale może nie do końca w cudzysłowiu, w cudzysłowie, zawsze mnie poprawiają, w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu, bo, a to już nie powiem Państwu, znacie sobie w internecie, jak jest reguła, jak należy mówić, czy w cudzysłowie, czy w cudzysłowiu. W cudzysłowie ta prowincjonalność Częstochowy nałożyła się, czy na nią nałożyło się też głębokie zmiany demograficzne. Tak? Jak ja studiowałem w Krakowie, tak jak mówię, w filozofii można było wówczas studiować, chyba nadal tak jest, na czterech uczelniach, nas na roku było 60 osób. Studentów, tak, dwie grupy. W porównaniu do nas, gdzie mamy 10 osób na roku, 5. 5, 2. Też się więc ta unikalność, o której pan powiedział, studiów, ta familiarność, ta no wręcz taka trochę intymna atmosfera czasami na zajęciach, ona się bierze także z tego, że studentów jest niewielu. To oczywiście ma swoje minusy. Bo, elitarność. No właśnie, z jednej strony są minusy, no bo rzeczywiście czasami lepiej się mówi do większego audytorium niż do dwóch osób. Ale jednocześnie ma to swoje plusy. Ta elitarność, o której pan wspomniał, która przekłada się chociażby na to, że my mamy znacznie więcej czasu dla studentów. Tak? No bo jeżeli ma się dwoje, pięcioro studentów na roku, to naprawdę nie jest żadnym problemem to, żeby odpowiedzieć na pytanie każdego studenta w czasie zajęć. Minus jest taki, że jeżeli z takiego roku powiedzmy dwie osoby zachorują, no to już jest 100% nieobecności zajęcia będą się nie odbędą. Tak jest. To jest i oczywiście to jest pewien minus, więc zresztą tak jak pewnie większość rzeczy na świecie, także i ta sytuacja ma plusy i minusy. Czy przeważają plusy czy minusy, to raczej myślę, że studenci powinni to rozstrzygać. Natomiast no to, o czym pan wspomniał, to jest unikalne. Z tym się nie spotkałem nigdzie. Znaczy z tym, żeby studia były, kierunek studiów czy rocznik był tak mały, z tym się nigdzie nie spotkałem. Na początku mnie to zaskakiwało, teraz się już po prostu przyzwyczaiłem. Natomiast też tym, co jest dosyć unikalne, bo pytał mnie pan, jak jest na innych uczelniach, to jest też pewna, jakby to powiedzieć, to, że nasze studia filozoficzne nie zamykają się w murach uniwersytetu. To prawda. Nie? Zaraz pan Szymon będzie biegł na spotkanie koła filozoficznego, gdzie studenci spotykają się po zajęciach po to, żeby dyskutować. I koła filozoficzne jeszcze są w miarę popularne na innych uczelniach. To nie jest aż tak unikalne. Ale na przykład to, żeby się spotkać 2-3 razy w roku w zupełnie takiej nieformalnej atmosferze na Wigilii, na zakończeniu roku akademickiego. Pomijając już kuluary tak jest. Gdzie dyskusje są bardzo żywe. Oczywiście, albo po zajęciach, czy w czasie zajęć, czy po zajęciach się idzie do jakiejś restauracji, albo do pubu, żeby o czymś porozmawiać. Filozofuje się podobno najlepiej właśnie przy piwie. Tak, no nie wiem czy przy piwie, chociaż na pewno dobrze. Natomiast to, o czym duża część osób nie wie, słowo sympozjum, które nam się kojarzy ze sztywnymi panami pod krawatem dyskutujących o nie wiadomo czym,
po grecku znaczy wspólne picie. Biesiada. Tak jest, więc co tak naprawdę ci z Państwa, którzy mają jakieś doświadczenie akademickie, Was to nie będzie zbyt dziwiło, bo rzeczywiście każda konferencja to oprócz obrad są właśnie spotkania takie nieformalne. Więc u nas to sympozjum się dzieje. Nie tylko na zajęciach, ale też poza zajęciami. No ale tak jak Pan powiedział, no żeby poznać tą atmosferę naszych studiów, no to, tego nie da się zrobić z zewnątrz. Nie? Trzeba przyjść, zachęcamy, żeby przyjść, zobaczyć. To, co wielu rzeczy nie jestem Państwu w stanie obiecać, ale za to mogę ręczyć głową, że nawet jeżeli Państwo przyjdziecie na jeden semestr, bo tyle macie czasu, to na pewno to nie będzie dla Was czas stracony. Właśnie też dzięki tej atmosferze. Oczywiście. Mhm. Oczywiście. Mówił Pan Profesor o kontrowersji, że jest Pan poniekąd jej zwolennikiem. Chciałem się zapytać, bo tutaj artykuły są na temat na przykład śmierci mózgowej, czy też zło jako negacja, czy też etyczne aspekty szczepionek uzyskanych z linii komórek zarodkowych. I takie pytanie z mojej strony, czy to nie są takie troszkę właśnie kontrowersje, żeby zachęcić względem do czytania takich artykułów czy cytowania? To jedna rzecz tytułem wyjaśnienia. Słowo kontrowersja znaczy coś zupełnie innego niż to, co nam się dzisiaj kojarzy. Słowo kontrowersja, pochodzące z języka łacińskiego, znaczy kontrawersus, czyli mamy dwa różne zdania. Czyli jeżeli ktoś z Państwa idzie ze swoją dziewczyną czy chłopakiem i mówicie jaka ładna wiosna, a druga osoba mówi jaka brzydka wiosna, to już jest kontrowersja. Tak? Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z różnicą opinii, mamy do czynienia z tezą kontrowersyjną. Czyli przeciwieństwem kontrowersji jest to, kiedy wszyscy się zgadzają. No i teraz pytanie, ile jesteście Państwo takich rzeczy w stanie wymyślić, co do których wszyscy się zgadzają? Ja chyba żadnej. Więc też miejmy świadomość tego, że kontrowersyjne to jest po prostu to, co budzi zainteresowanie. To, co budzi polemikę, dyskusję. Wychodzę z założenia, może błędnego, ale jestem co do niego głęboko przekonany i tylko się w nim utwierdzam, że wartościowa filozofia to jest filozofia kontrowersyjna. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli coś nie jest kontrowersyjne, to nie jest warte naszego zainteresowania. No bo jeżeli jest jakaś teza prawdziwa, Słowacki wielkim poetą był, to po prostu trzeba się jej nauczyć na pamięć i tyle. To nie jest żadna filozofia, to nie jest żadna nauka. Nie ma nic do myślenia. Oczywiście. To jest po prostu prawda objawiona, którą trzeba przyjąć. Natomiast filozofia zaczyna się dopiero tam, gdzie jest jakieś za i jakieś przeciw. Jakiś argument za, jakiś argument przeciw. Gdzie jest ktoś, kto mówi tak i ktoś, kto mówi nie. Ktoś, kto mówi czarne, ktoś, kto mówi białe. Te artykuły, które Pan przywołał, one być może należą do tych wzbudzających większe zainteresowanie. I tak z całą pewnością jest. Na jednym z portali, w zasadzie jedynym portalu społecznościowym, na którym jestem, czyli portalu dla naukowców Akademia Edu, tam mogę oglądać statystyki zainteresowania poszczególnymi artykułami. Wyświetlenia. Tak jest. I rzeczywiście przez dwa ostatnie lata, kiedy trwa pandemia, te dwa tematy poświęcone szczepionkom, które opublikowałem no, już blisko 10 lat temu, rzeczywiście cieszyły się dużym zainteresowaniem, no bo temat jest interesujący. Ja nie pisałem... Na czasie też. Tak jest. Nie pisałem ich po to, żeby ludzi jakoś szczególnie zainteresować, tylko po to, zresztą to samo robię z przedmiotami, które prowadzę, z przedmiotami do wyboru, które daję studentom, żeby wybrali, jeżeli ich interesują. To są przede wszystkim tematy, które mnie interesują. Są pytania, które mnie intrygują. To samo pan profesor mówił na zajęciach z wielkich ksiąg z państwa Platona, że wykorzystał nas pan perfidnie, profesor, żeby przeczytać państwo Platona, bo też musiał się profesor przygotować do tego. Tutaj się muszę dopowiedzieć, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że jestem takim pseudofilozofem, który nie przeczytał państwa Platona wcześniej i musiał wykorzystać ten dnie. No tak. Ja czytałem państwo Platona, ale tak jak państwu mówiłem, moim studentom,
Nigdy w życiu nie znalazłbym sobie czasu i motywacji, żeby na Państwo Platona poświęcić 30 godzin. Wnikliwie tak oczywiście. Analizować. Oczywiście. I to wiadomo, że 30 godzin to było tylko naszych dyskusji na zajęciach. A wiadomo, że żeby się przygotować do danych zajęć, to musiałem poświęcić drugie 30 godzin, żeby tego Platona po raz kolejny przeczytać. Szczególnie, że przeanalizować, przemyśleć. Jasne. To, no tak. Jasne. Dokładnie. Więc na to człowiek nie znalazłby chęć, no przynajmniej ja bym nie znalazł chęci. Jest bardzo dużo więcej, jakby jest bardzo dużo różnych innych elementów, priorytetów, które... Tak, jest, oczywiście. To człowiek jest jednak... Oczywiście. Ma bardzo dużo obowiązków. Jasne, jasne, że tak. Nie? Więc jak zawsze, jak proponuję jakieś kolejne przedmioty do wyboru studentom, to zawsze przede wszystkim najpierw myślę o tym, o czym ja bym chciał porozmawiać. Nie? Nie staram się wbić w Państwa zainteresowania, bo po pierwsze, no mimo wszystko między mną a moimi studentami jest co najmniej, znaczy nie co najmniej, bo czasami to jest w drugą stronę, bo mam studentów starszych od siebie i to o wiele dekad starszych od siebie, nie? Ale no nie jestem w stanie stwierdzić, co Państwa akurat zainteresuje w danym momencie, natomiast jestem w stanie powiedzieć, co mnie interesuje i mieć nadzieję, że przynajmniej część z Państwa również będzie tym zainteresowana. No i potem nie z artykułami oczywiście. Nie? No i interesuje Pana bioetyka, z tego co wiem, jest to Pana konik troszkę. Nie wiem, czy dzisiaj bym powiedział, że konik jeszcze, ale z całą pewnością to jest pierwszy obszar moich studiów, bo już pracę magisterską pisałem, tak? Na Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki i zawsze, to jest duża część mojej pracy naukowej. Oczywiście cały czas mnie fascynuje, chociaż no, dzisiaj mam też zupełnie wiele innych zainteresowań. Okej. Okay. Chciałem porozmawiać na temat właśnie tej bioetyki, no, z racji tego, że profesor ma tutaj wykształcenie w tym tytule, w tym temacie. Jakby na studiach filozofii, przynajmniej przez te parę początkowych lat edukacji, bardzo duży nacisk jest na, zresztą bardzo uzasadniony, na te tezy, te stwierdzenia, te teorie, te nurty filozoficzne, które już były, żeby się po prostu zaznajomić z tematem. Natomiast mam wrażenie, że przynajmniej mi brakuje tego, żeby poruszać tematy, które są albo aktualne, albo sięgają w przyszłość, co filozofowie również powinni robić moim zdaniem. No bez wątpienia. To znaczy zacznę może od takiego dosyć szeroko rozpowszechnionego przekonania, które mówi, że można być dobrym matematykiem, nie znając historii matematyki, ale nie da się być dobrym filozofem, nie znając historii filozofii. I to, że przez pierwsze 3 lata, powiedzmy, rzeczywiście większość studiów filozoficznych, większość przedmiotów filozoficznych, to jest poznawanie tego, co filozofowie już mówili, jest konieczne. Bo później może się komuś wydawać, że on odkrył nie wiadomo jaką rzecz, a okazuje się, że ta rzecz już dawno została powiedziana. Teraz akurat od 2 dni czytam sobie do poduszki jeden z traktatów Tomasza Zakwinu, jeden z traktatów wchodzących w skład Sumy Teologii Tomasza Zakwinu. I wczoraj wieczorem zorientowałem się, że to, co wydawało mi się, że ja wymyśliłem jakiś czas temu, to Tomasz głosił już 800 lat temu. To jest smutne oczywiście. Ja mam tak cały czas. No właśnie. I po to są te studia filozoficzne, żeby pokazać, że trochę to, od czego Pan zaczął, że pytania są te same, odpowiedzi się zmieniają, ale odpowiedzi też no, powtarzają się tylko w trochę różnych sformułowaniach. I to jest dobre, to jest naturalne. Natomiast ja zawsze powtarzam, trochę obrazoburczo, ale tak myślę, że ja nie jestem historykiem filozofii, tylko jestem filozofem. I szczerze powiedziawszy, wiem, że może nie powinienem tego mówić publicznie, ale ja historię filozofii znam słabo. To znaczy znam ją w takim, w takiej, że tak powiem, ilości i do takiego stopnia, który pozwala mi się poruszać w miarę swobodnie pomiędzy tematami. Niezbędne minimum, tak? Tak. Znaczy, no, mam nadzieję, że trochę więcej niż minimum, ale z całą pewnością nie tyle, ile też powinienem znać. Natomiast dlaczego tak jest? Dlatego, że historia filozofii
czy właśnie znajomość nurtów filozoficznych jest mi potrzebna jako narzędzie. Nie jest dla mnie celem samym w sobie. To prawda. Ja nie napisałem chyba żadnego artykułu dotyczącego historii filozofii, historii etyki, historii bioetyki. Choć oczywiście w swoich książkach i w swoich artykułach też poruszam czasami obszernie wątki z historii filozofii, ale tylko po to, żeby dotknąć tego, o czym Pan powiedział, co Pan nazwał problemami teraźniejszymi albo patrzeniem w przyszłość. To tak rozumiem filozofa, a już szczególnie etyka, jako kogoś, kto zajmuje się problemami aktualnymi, a nie minionymi. I to nie jest tak, że te minione problemy są bez znaczenia, bo jest dokładnie... Trzeba znać historię, żeby nie popełniać tych samych błędów. Tak jest. Tak? Dzisiaj na przykład sobie uświadomiłem rano, bo ja mam kilka książek, czytam równocześnie. Obecnie czytam też książkę poświęconą słynnej książce, właśnie Wielkiej Księdze, o wojnie Clausewitza. I zorientowałem się, że równo 210 lat wcześniej, równo 210 lat co do dnia przed atakiem Rosji na Ukrainę, Francja zaatakowała Prusy. I to też w taki sposób podobnie jak dzisiaj, czyli nie wypowiadając wojny, tylko dokonując trochę aneksji terytorium. Tak sobie pomyślałem, że to pewnie jestem jedynym człowiekiem, który na to zwrócił uwagę, no bo akurat książka mi to podpowiedziała, ale to pokazuje, że historia lubi się powtarzać. Ludzie nie uczą się na swoich błędach. Tak jest, tak jest. Natomiast to, co czyichś. Tak jest, no właśnie. Natomiast historia i pewne lektury z dawnych czasów mają nam pomóc lepiej odnaleźć się tu i teraz. Tak ja to postrzegam. I bioetyka z całą pewnością jest jednym z tych obszarów filozofii, który jest bardzo aktualny. Mhm. Jeśli chodzi o tą bioetykę, to wrócę w takim razie, bo chciałem poruszyć temat, też się pochwalę, że czytałem książkę. Ludzkość poprawiona, to jest z wydawnictwa Znak. Niestety nie pamiętam autora, natomiast traktuje ona właśnie o troszkę o bioetyce, troszkę o tym, że sam temat, sam tytuł już skłania do refleksji, jeżeli by spojrzeć na to z perspektywy bioetyki, bo tak naprawdę człowiek jest podporządkowany pewnym siłom, które no, pchają go w określonym kierunku. No, my dlatego jesteśmy na studiach, rozwijamy się, tak? Zarówno indywidualnie, jak i w kontekście w sumie całej ludzkości. Jednym z nich jest właśnie ten rozwój. I pytanie z mojej strony, na ile możemy sobie pozwolić jako ludzie, żeby się rozwijać, udoskonalać? Bo wiadomo, mamy sprzęty, narzędzia, które kiedyś w postaci mikroskopu czy samolotu. Człowiek nigdy wcześniej przed wynalezieniem samolotu powiedzmy no nie latał, nie miał jakby możliwości tego. Zazwyczaj jak latał, to spadał w dół po prostu. I zawsze marzył o tym, tak, żeby się wznieść tak jak ptak w powietrze. I te narzędzia, czy mikroskop pozwalający nam patrzeć na bakterie, czy też bardziej elektronowy, na wirusy, na wręcz atomy, to nam poszerza horyzont, tak? To nas rozwija. Tylko jakie są granice w takim wypadku? Czy są granice w tym polepszaniu rzeczywistości, czy nas samych też? To jest bardzo ciekawy i bardzo też modny dzisiaj temat, problem, który w literaturze najczęściej nazywamy transhumanizmem. On pojawił się gdzieś, powiedzmy, w tym takim ścisłym, współczesnym rozumieniu, pewnie ze 40-50 lat temu, chociaż on jest obecny no, od zawsze w ludzkości. Ten przykład z lataniem, o którym Pan powiedział, który jest obecny chociażby w micie o Dedalu i Ikarze, tak? To nie jest nic zupełnie nowego, to, że człowiek chce siebie przekraczać. Natomiast to, co jest nowe dzisiaj, to są możliwości technologiczne, które rzeczywiście już mamy. I transhumanizm dzisiaj nie jest już tylko ideą filozoficzną, ale jest także no, z jednej strony ideą polityczną, pytaniem właśnie na ile. No, to zobaczcie Państwo, jak
pierwszy raz w historii, tak mi się wydaje, jak politycy zaczęli podchodzić do szczepionki w ubiegłym roku, czyli już 2 lata temu, ale przede wszystkim w ubiegłym roku, tak? Gdzie nagle uznano, że ludzie, którzy nie są zaszczepieni, są ludźmi drugiej kategorii. Zastanawiamy się nad przymusem szczepień. I oczywiście to wiecie też Państwo pewnie o tym, że szczepionka, czy szczepienie populacyjne, bo o tym tutaj mówimy, jej celem nie tyle jest dobro konkretnego człowieka, ile dobro społeczności. I to też można by rozpatrywać w kontekście transhumanizmu, tak? Czy właśnie odporność na pewne choroby dzisiaj nie jest przez nas traktowana jako must be, tak? Jako coś, co jest warunkiem na przykład uczestniczenia w życiu społecznym. Tak. No, rozmawiamy z panem Szymonem w Częstochowie, gdzie od chyba obecnego albo od przyszłego roku, no, żeby to było zgodne z prawem, to sformułowałem to w taki sposób, że pierwszeństwo w przyjęciu do miejskich przedszkoli mają dzieci zaszczepione. Tak, czyli już wprowadzamy pewną segregację. Ja tutaj nie podejmuję się póki co przynajmniej analizy, czy to jest dobra decyzja, czy zła decyzja, tylko pokazuję, że to jest pewna decyzja, tak, że sam fakt posiadania odporności naturalnej nie wystarcza. Ja wziąłem może teraz na tapet taki bardziej kontrowersyjny temat, ale dokładnie te same tematy w transhumanizmie pojawiają się od dawna. To jest pytanie na przykład o, nie pamiętam niestety, powinienem się lepiej przygotować do naszej rozmowy, nie pamiętam niestety, jak się nazywa ten sportowiec, ale łatwo sobie wygooglacie jego nazwisko. Sportowiec, który stracił oba podudzia i biega przy pomocy takich tytanowych protez, ale to nie wygląda jak proteza, to wygląda jak taka blacha wygięta, sprężysta. Mhm. 10 lat temu to była bardzo... I szybciej biega niż osoby zdrowe. Tak jest. I trwała ogromna debata na ten temat, to znaczy, no właśnie, twierdzono, że nie, że on wcale szybciej nie biega, ale podniesiono temat, ale jego nogi się mniej męczą, no bo nie ma mięśni. No tak. Ma mięśnie tylko uda, ale na przykład już nie będzie go czekała kontuzja stawu skokowego, bo go po prostu nie ma. Ścięgna Achillesa. Tak jest, oczywiście. Dzisiaj ten temat nam wkracza w jeszcze może bardziej kontrowersyjny i taki śliski temat tak zwanej transseksualności, tak? Albo właśnie dopuszczenia sportowców, przede wszystkim mężczyzn, którzy czują się kobietami, do rywalizacji z kobietami. Chyba nie słyszałem, nie wiem, panie Szymonie, czy pan słyszał, ale chyba nie słyszałem, żeby kobieta, która czuje się mężczyzną, chciała rywalizować z mężczyznami. To się chyba nie zdarza. Chyba w drugą stronę to jest coraz bardziej popularne. No i właśnie, to też jest pytanie o doping. Tak? Temat, pamiętam, jak pisałem swoją pracę magisterską, to moja koleżanka pisała pracę magisterską na temat etyki sportu, także w kontekście dopingu. Nie? Jak daleko możemy się posunąć w dopingu? Jak daleko możemy się posunąć na przykład w modyfikowaniu naszego genomu ludzkiego? Eugenika. Eugenika, tak? Ale eugenika także na tym poziomie genetycznym. Tak? Jak daleko możemy się posunąć? Czy na przykład, inaczej, to rozróżnienie, które mnie bardzo interesuje, bo moi przyjaciele z mojej alma mater od kilku lat bardzo mocno poszli w temat właśnie transhumanizmu, to znaczy filozoficznej oceny transhumanizmu. Co roku organizują konferencję, teraz w czerwcu również ma być konferencja, na którą jestem zaproszony. Publikują na ten temat, więc trochę ten temat mnie osobiście też zainteresował. Jest to rozróżnienie, to znaczy to, co pan nazwał rozwojem, to jest jedna rzecz, ale dla filozofów, przynajmniej tych o proweniencji klasycznej, a ja trochę do nich się zaliczam, istotnym pojęciem jest pojęcie natury. Tak? To znaczy rozwój... Naturalne, co nie, tak? Tak jest, no bo rozwój to jest, jak samo słowo wskazuje, rozwinięcie pewnych potencjalności, jak mówi filozofia, albo możliwości, które w nas są. To znaczy dla nikogo z nas nie jest czymś, nie wiem, zaskakującym to, jeżeli Iga Świątek zaserwuje na korcie piłkę z prędkością, nie wiem, 150 km na godzinę.
Gdybym ja chciał zaserwować, to pewnie ta piłka by do siatki nie doleciała, a ona jest w stanie to zrobić. Ale to jest rozwinięcie naturalnych zdolności, które każdy człowiek ma. Parę lat intensywnego treningu, diety, przystosowania życia. Oczywiście. Mhm. Ale co by było, gdyby Iga Świątek zaczęła serwować z prędkością naddźwiękową? No byłoby dla nas wszystkich oczywiste, że to nie jest naturalne. Że żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Ale czy to jest złe w takim razie? Na razie nie mówimy o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko na razie mówimy o tym, że to nie możemy nazwać tego rozwojem. Mhm. Nie? Możemy to nazwać zmianą, możemy to nazwać transhumanizmem, bo trans, przedrostek trans oznacza przekroczenie czegoś. Mhm. Transhumanizm nie oznacza rozwoju człowieka. To jest na to też anglojęzyczne sformułowanie human development na przykład. Mhm. Tutaj mamy do czynienia z transhumanizmem, z przekroczeniem. Tak? Człowiek, który biegałby no właśnie z szybkością Usaina Bolta, jest nadal człowiekiem. Rozwiniętym być może do granic ludzkich zdolności, ale to jest nadal człowiek. Natomiast człowiek, który by latał i 100 metrów by przelatywał albo przeskakiwał, pytanie pojawia się, nie tylko czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko czy to jeszcze jest człowiek. Mhm. No właśnie ja miałem tutaj pytanie, bo względem właśnie etyczności tego, bo możemy tutaj podzielić troszkę, tak, nie wiem czy sztucznie, czy nie, ale możemy próbować podzielić te poprawienia, te rozwoje, czy te przekroczenia transhumanistyczne, jeśli chodzi o człowieka, możemy podzielić te elementy na takie kategorie, jak jakieś takie biologiczne implanty, no to powiedzmy ktoś sobie przeszczepił tam nerkę, wątrobę i tak dalej, farmaceutyczne, prawda, czyli no choćby nawet stymulanty, taka kofeina już by była takim poprawieniem człowieka. Oczywiście, że tak. Różnego rodzaju używki, które też wzmacniają, tak? Te bardzo często, bardzo na topie było, bo ja studiowałem mikrobiologię i miałem zajęcia właśnie z mikrobiologii żywności i mieliśmy temat prezentację właśnie na temat neurostymulantów. Jest bardzo popularny dosyć film Jestem Bogiem, czy Jesteś Bogiem, Limitless z angielskiego. I tam jest podana, nie będę bardzo spoilerował, ale chodzi o to, że facet, pisarz dostaje w pewnych okolicznościach substancję, która jakby, no tutaj wiemy już, że to tak nie działa, ale jakby uruchamia 100% aktywności jego mózgu i jakby jest nad człowiekiem tak jakby, tak? Może więcej, przypomina sobie rzeczy z dzieciństwa, nagle jest w stanie się obronić tylko dlatego, że oglądał film z Bruce'em Lee, tak? Po prostu te pokłady potencjału eksploatuje po prostu masywnie, tak? I ludzie to do tego też tego pragną tak naprawdę i zauważyłem to po choćby nawet korzystaniu gdzieś tam, no niestety znam takie osoby, korzystaniu z używek takich, które no, choćby nawet ta kofeina, która powoduje lekkie pobudzenie, już pokazuje, że ludzie są naprawdę niesamowicie uzależnieni od tego, bo chcą być cały czas na wysokich obrotach, cały czas jest presja środowiska na to, żeby być szybciej, lepiej, mocniej, wydajniej i tak dalej. Możemy podzielić również na genetyczną, no to tutaj rozmawialiśmy o eugenice, tylko pytanie teraz, no tu względem człowieka oczywiście. Eugenika może być taka, że możemy manipulować genami, prawda? Czy eliminować pewne geny na drodze, powiedzmy, manipulacji genetycznych, takich bezpośrednio, biomechanicznie, że tak powiem. Natomiast jest również poprzez taką właśnie segregację czy hodowlę, tak? Możemy to zobaczyć na przykładzie psów. Psy rasowe są specjalnie dobierane, odpowiednie warunki, kategorie, a bardzo często się mówi na psy mieszane kundelki, tak? I one nie są wcale gorsze, tak? One są... Jeśli mogę się wtrącić, zobaczcie Państwo, kundle żyją znacznie dłużej i są znacznie zdrowsze. To tak też tylko na marginesie, ale to każdy
biotechnolog Państwu też to potwierdzi, nie? Chodzi o zróżnicowanie genetyczne. Tak jest, dokładnie tak. Bo powiedział Pan o tym, że wszyscy tego pragną. Mam wątpliwości, znaczy odwołał się Pan do filmu, ja też bym odwołał się do kilku różnych filmów, które pokazują historię, oczywiście wyimaginowaną, ale historię człowieka, który staje się nieśmiertelny albo staje się bardzo długowieczny, któremu w pewnym momencie to zaczyna ciążyć. Cały czas wszyscy umierają. Przywiązuje się. Tak jest. Czy chcielibyśmy żyć 100 lat? Może tak. Ale czy chcielibyśmy żyć 1000 lat? Jeżeli wszyscy by żyli 1000 lat? Okej, okay, super. Tylko zobaczmy teraz, że ludzie żyją w ciągu ostatnich 100 lat. Średnia długość życia wzrosła o 20-30%. Ale jaka jest za to cena? Moja babcia niedawno skończyła 94 lata. I całkiem dobrze się trzyma. Nie wiem, czy bym chciał dożyć takiego wieku. Pomyślmy sobie o naszych dziadkach, naszych pradziadkach, jeżeli ich Państwo mieliście, w sensie jakby pamiętacie ich. Czy to jest jeszcze sytuacja, w której to życie, które oczywiście ma wartość bezwzględną, ale czy sprawia taką samą przyjemność jak życie kogoś młodego? Nie? 100-latka oczywiście. Możemy oczywiście uznać, że jest sukcesem, bo z całą pewnością jest sukcesem to, że większość z naszych słuchaczy umrze w wieku 80 lat, a nie 60. To jest oczywiście jakiś czy sukces. Czy też 30? Oczywiście, no ale to zawsze było tak, przynajmniej od kilkunastu tysięcy lat, że śmierć w wieku 30 lat to była śmierć z powodów nienaturalnych. Tak? Tragedia. Wypadek, tragedia jakaś. I dzisiaj też no niestety każdego z nas to może spotkać. Natomiast ludzie, którzy umierali 20-30 lat temu w wieku 70 lat, to byli ludzie jednak najczęściej w pełni sił. Mhm. Jedną z cen czy kosztów poprawy długości życia jest na przykład to, że my nie widzimy śmierci. Statystycznie chyba około 90%, to możecie Państwo sprawdzić, bo tutaj nie jestem pewien, ale między 80-90% ludzi dzisiaj w Polsce umiera w szpitalu. A to też się właśnie społecznie rozwinęło, z tego co wiem. Oczywiście, nie pokazuje się śmierci. Oczywiście. Kiedyś, z tego co czytałem, śmierć była taka, że częścią życia. Jeżeli powiedzmy dany człowiek umierał, no to w domu się go, tak, że tak powiem, szykowało. Jeszcze potem, to pamiętam, a teraz mamy osoby, które już wywożą bezpośrednio, tak, kremują, przygotowują. Tak. My tylko przychodzimy na... Widzimy doniczkę. Wręcz laleczkę osoby, tak, która też jest po prostu już wybalsamowana. Tak. O ile w ogóle widzimy ciało, bo tak, najczęściej jest tak, jak Pan kremacja mówi. Kremacja. Mamy słoik i obok niego stoi zdjęcie mniej lub bardziej aktualne. No nie? Tak. To oczywiście to nie ma wielkiego wpływu na tę osobę, która umarła. Natomiast to z całą pewnością prowadzi do pewnych przemian społecznych. Jak to zwiększa, już oczywiście... mówił, że ta jakby śmierć go już nie dotyczy. Tak jest. Nie dotyczy, no bo nawet nie dotyczy w takim ścisłym znaczeniu, bo my już nawet tego człowieka, znaczy my już śmierci nawet nie widzimy bardzo często. Mhm. A dzisiaj, jeżeli widzimy śmierć, to najczęściej to jest śmierć gwałtowna. Potrącenie, wypadek, nie? To oczywiście, no nie chcę teraz wyjść na jakąś bestię, ale próbuję być dobrym filozofem w tym temacie, który pan Szymon rzucił. Zobaczmy, o ile wzrastają koszty społeczne wydłużenia się życia ludzkiego. To prawda. Nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, czy to jest złe, bo być może warto jest zapłacić. Mówi się, że człowiek jest bezcenny. No ale właśnie, zastanówmy się, ile jesteśmy gotowi zapłacić za to, żeby ktoś, kogo nie znamy, kogo nigdy nie spotkaliśmy, żeby żył 10 lat dłużej. Bo to, że ile jesteśmy w stanie zapłacić za swoje życie albo życie naszych najbliższych, to jest oczywiste. To jest, nie ma wartości. Nie ma wartości. Jest po prostu ponad bezcenne. To jest oczywiste. Ale to dotyczy wszystkich ludzi. Spójrzmy na to jeszcze inaczej. Bo to nie są tylko koszty materialne. Popatrzcie Państwo, ile na przykład czekamy na miejsce w szpitalu. Ile czekamy na jakiś prosty zabieg. Dlaczego? No dlatego, że to jest, no wiecie, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, o którym ja teraz mówię. Im jesteśmy starsi, tym częściej chorujemy. Tym nasze choroby są poważniejsze. Tak po prostu jest.
starzenie się jest formą degenerowania się organizmu człowieka. Możemy tylko zazdrościć, że dziecko spadnie ze schodów i mu się nic nie dzieje, a 80-letnia osoba, która spadnie z tych samych schodów, może już nigdy nie stanie na nogi. Nie? No tak po prostu jest. Natomiast mamy, też trochę wynika to z naszej cywilizacji, z religii, z pewnego światopoglądu, mamy poczucie, że jednak każdemu człowiekowi powinniśmy pomagać. Nie jesteśmy jak Spartianie, którzy, no właśnie, eugenicznie starszy człowiek, który jest nieprzydatny, możemy go uśmiercić. Chociaż na Zachodzie ta tendencja już też jest widoczna. Holandia, Australia, ostatnio Wielka Brytania, Kanada. To wszędzie są kraje, w których dostępna jest eutanazja. Tak? Więc no, to pytanie, które pan zadał, czy stwierdzenie, że każdy z nas chciałby więcej, nagle przypadki eutanazji tak zwanej dobrowolnej pokazują, że nie, jednak nie każdy by chciał. Jednak są ludzie, którzy mówią, to ja już nie chcę dłużej żyć, wolę umrzeć, póki jeszcze jestem w miarę samodzielny. Mnie się wydaje, że właśnie tu chodzi o koszty, bo jakby koszty, jakie ponosimy względem tego, bo już nie mówię my, tylko ja, powiedzmy, jako osoba, nie wiem, dożywam 90, tak? I jeżeli technologia, medycyna poszłaby tak w przód, że moje ciało, powiedzmy, byłoby, nie chcę się tutaj odwoływać do kartezjańskiej koncepcji ciała, że to jest jak mechanizm. Res extensa, tak. Że możemy sobie wymieniać tutaj serce, wątrobę, mięśnie, coś tam, bo pewnie tak będzie, ale chodzi mi o to, że jeżeli byłaby możliwość po prostu zachowania tej kondycji ciała, to pytanie, czy to by się opłacało też. Jeżeli wszyscy by mogli wydłużyć swoje życie na przykład do 100-120 lat, na przykład wszyscy by żyli i nie byłoby kosztów związanych z tym takich, że te ostatnie, nie wiem, 100 lat byśmy przesiedzieli na krześle po prostu, czy w szpitalu, bo to nie o to chodzi. To i tak mielibyśmy do czynienia z kosztami, tylko innymi. Jedną rzecz tylko powiem, taką mniej filozoficzną, a później powiem, dlaczego tak uważam. Niestety w najbliższej przyszłości to się nie stanie, dlatego że my wiemy, że starzenie się organizmu jest kwestią genetyczną. Tym, co warunkuje starzenie organizmu, jest zużywanie się tak zwanych telomerów, czyli końcówek chromosomów. Tak jest. Po mikrobiologii to. Tak jest. Więc nasze ciało, każda nasza komórka, nie wiem na ile jest możliwe zbadanie tego dzisiaj, wydaje mi się, że jest. Jesteśmy w stanie, badając samą komórkę, oszacować stopień zużycia organizmu całego. Więc to nie jest tak proste, że jesteśmy... Być może kiedyś to się uda zrobić. Wiem, że są już eksperymenty na myszach, chyba dwa były udane, w których udało się powstrzymać... Wydłużyć telomery, tak, powstrzymywać... Jest, tak, bo one, z tego co kojarzę... Ich kopiowanie, z tego co ja pamiętam, tutaj pan pewnie jest bardziej kompetentny ode mnie, ich kopiowanie, tak? No bo wiemy, że przeżywanie organizmu to jest nic innego jak kopiowanie komórek. Każda kolejna kopia powoduje trochę zużycie. No tak jak jest z kopiowaniem państwa pendrive'a, tak? Każde kolejne kopiowanie czegoś na pendrive powoduje zużycie tej kości pamięci. To już jeszcze bardziej to jest widoczne w dyskach magnetycznych, no tak. gdzie to jest po prostu zwykłe zużycie. Ale dlaczego powiedziałem, że to są koszty? Znowu, wiem, że teraz wyjdę może trochę w oczach niektórych z państwa na potworak nieczułego, ale to jest trochę robota filozofa. Kierować się rozumem, a nie emocjami. Jakie byłyby koszty? Pan Szymon, który przede mną siedzi, ma, domyślam się, 22-23 lata. Troszkę więcej. To nie wygląda, ale to jest jedno z przekleństw filozofów. Jak sobie zobaczycie na żywoty filozofów, to mało który z nich zmarł przed 90 rokiem życia. Więc może to nas trochę konserwuje. Ostatnio ktoś mi powiedział, że wyglądam na 30 lat, więc też chyba może coś jest na rzeczy. I pewnie pan Szymon i każdy obecny student chciałby w wieku 25-27 lat znaleźć porządną pracę. No ale co w sytuacji, kiedy pan Szymon nie będzie konkurował z 60-latkiem, tylko ze 100-latkiem, który ma kondycję 60-latka, tak? Bo tak ten obraz pan naszkicował. Ludzi, którzy
nie? Miejsc pracy nie przybędzie, to znaczy raczej miejsc pracy ubywa z powodu mechanicyzacji, cyfryzacji naszego świata. Ludzi pracujących trochę nam ubywa. Można by powiedzieć, ok, nie ma problemu, bo z całą pewnością... 60-letnie doświadczenie. Właśnie, z jednej strony 60-letnie doświadczenie, a z drugiej strony pewna energia, bardziej współczesne wykształcenie pana Szymona powinno raczej dawać mu przewagę na rynku pracy. Być może. Ale w takim razie kto utrzyma tych 100-latków, przed którym jeszcze 100 lat emerytury? Znajdziemy dla nich pracę, nawet jeżeli są, że tak powiem, w stanie takim fizycznym jak 60-latek, to mimo wszystko no nie każdą pracę możemy dać, nie? I nie każda praca czeka na takie osoby. Więc to jest pewna utopia i ja nie chcę tutaj dać Państwu prostych rozwiązań, raczej chcę Państwu skomplikować ten obraz i pokazać, że jest o czym myśleć. Jest tak łatwo. Jest o czym myśleć. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Chyba na tym zakończymy aktualnie. Tyle, no. Bardzo, bardzo dziękuję za gościnę. Życzę powodzenia w rozwoju kanału. Zachęcam Państwa, żeby śledzić kolejne rozmowy pana Szymona. No i zapraszam też oczywiście na studia filozoficzne. Jeżeli macie Państwo tylko czas i chęć i chcielibyście więcej poświęcić takim rozważaniom, jak my dzisiaj z panem Szymonem prowadziliśmy, to studia filozoficzne są z całą pewnością dobrym miejscem, żeby zacząć. Naprawdę warto.